Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam naszych drogich słuchaczy w radosnym nastroju, niejako w przededniu Święta Niepodległości Polski. Cieszymy się, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat będziemy obchodzić rocznicę odzyskania niepodległości w szczególnej sytuacji politycznej. Mamy jasne, zdecydowane zwycięstwo sił prawicowych, sił, które sprzyjają obronie życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres. Prezydent Andrzej Duda to człowiek pro-life. PiS deklaruje i wierzę mocno, że dotrzyma obietnic wyborczych, że będzie bronił życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres. Ale w tym niejako uroczystym nastroju chciałbym przypomnieć cytowaną już przeze mnie proklamację prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. Ten wielki amerykański prezydent, pogromca komunizmu w skali całego świata, 17 stycznia 1988 roku ogłosił proklamację na temat obrony życia i on jako urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych napisał takie słowa, cytuję: wszelkie dowody medyczne i naukowe coraz mocniej potwierdzają prawdę, że dziecko przed narodzeniem posiada podstawowe atrybuty osoby ludzkiej, że jest ono faktycznie osobą. Współczesna medycyna traktuje dzieci narodzone jako pacjentów. Teraz przeto ja, Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie autorytetu przypadającego mi z mocy konstytucji oraz prawa Stanów Zjednoczonych, niniejszym proklamuję i deklaruję niezbywalne człowieczeństwo każdego Amerykanina od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, a także proklamuję, decyduję, deklaruję, że zadbam o to, aby konstytucja oraz prawa Stanów Zjednoczonych były wiernie egzekwowane dla ochrony amerykańskich nienarodzonych dzieci. Drodzy Państwo, 4 lata wcześniej ten wielki prezydent Stanów Zjednoczonych napisał też i takie słowa. Cytuję słowa Ronalda Reagana. Abraham Lincoln uważał, że nie moglibyśmy przetrwać jako wolny kraj, gdyby jedni ludzie mogli decydować, że inni nie dorastają do wolności i dlatego powinni być niewolnikami. Podobnie my nie możemy przetrwać jako wolny kraj, gdy jedni ludzie mogą decydować, iż inni nie dorastają do tego, aby żyć i dlatego powinni być zabici przed narodzeniem lub nawet tuż po narodzeniu. Moja administracja oddana jest sprawie zachowania Ameryki jako wolnego kraju, a nie ma kwestii ważniejszej w tym aspekcie niż potwierdzenie prawa do życia wszystkich istot ludzkich, prawa bez którego wszelkie inne prawa nie mają żadnego znaczenia. Koniec cytatu. Przypomniałem te dwa ważne dokumenty, które wyszły spod pióra prezydenta Reagana, które mówią jasno, człowieczeństwo istoty przed narodzeniem jest medycznie uzasadnione, udokumentowane. I nie ma ważniejszej sprawy niż obrona życia. Musimy w tym dniu przypomnieć zbrodnicze plany naszych wrogów. Hitlerowcy widzieli w aborcji, w zabijaniu polskich nienarodzonych dzieci jedną z zasadniczych metod niszczenia naszego narodu. To hitlerowcy po raz pierwszy zezwolili polskim kobietom na niczym nieograniczone zabijanie polskich nienarodzonych dzieci, a uczynili to w marcu 1943 roku. Wchodzące wraz z oddziałami Armii Czerwonej do Polski w 1945 roku oddziały NKWD miały już instrukcje, wiemy o tym z dokumentów, i pisano w tych instrukcjach NKWD już w 1945 roku, że będą te nowe władze, które przyjechały na czołgach sowieckich, wspierać antykoncepcję, aborcję i walkę z Kościołem. To musimy dzisiaj powiedzieć jasno. Komuniści polscy do końca, jak byli w Sejmie, próbowali wprowadzić, przywrócić pełną legalizację, w cudzysłowie, swobodę zabijania polskich narodzonych dzieci. Próbowali drogą ustaw państwowych zrealizować dyrektywę Ilicza Lenina. Cytuję słowa zbrodniarza komunistycznego, ludobójcy Lenina. Domagać się bezwarunkowego zniesienia wszystkich ustaw ścigających sztuczne poronienia. Za chwilę minie kolejna rocznica wprowadzenia w Związku Sowieckim przez zbrodniarza Lenina pełnej swobody aborcji.
Komuniści polscy w warunkach dyktatury w kwietniu 1956 roku narzucili nam też swobodę zabijania polskich nienarodzonych dzieci. Ale nie mieli tyle odwagi, żeby powiedzieć jasno, że my chcemy przywrócić znowu, a to są ostatnie lata, działanie dyrektywy Lenina, swoboda aborcji. Nie ma ich dzisiaj w polskim Sejmie. Cieszymy się, że w naszym Sejmie, w naszym Senacie i prezydentem Rzeczpospolitej Polski jest człowiek, który deklaruje się jako obrońca życia człowieka, że rządzącą partią jest partia pro-life. Ufamy, że w najbliższym czasie uda się umocnić cywilizację życia w naszej ojczyźnie, a tym samym umocnić wewnętrzną siłę naszej ojczyzny, obronić życie wszystkich, bez żadnych wyjątków, nienarodzonych polskich dzieci. Ufamy także, że szybko zostanie wprowadzony zakaz pigułki dzień po, a także zbrodniczej procedury in vitro, która jest procedurą śmierci i kalectwa, a nie życia, a będą nowe władze promować, refundować, reklamować i szeroko wprowadzać na protechnologię etyczną metodę pomocy bezdzietnym małżonkom.